Do elementów zielonej infrastruktury należą kępy, czyli niewielkie skupiska drzew i krzewów, które możemy spotkać na gruntach ornych, wśród łąk i pastwisk, jak również w sąsiedztwie cieków, mokradeł i zbiorników wodnych. Ich odpowiednikiem na obszarach zabudowanych mogą być na przykład drzewa i krzewy rosnące przy obiektach sakralnych, na skwerach czy w przydomowych ogrodach. Kępy drzew i krzewów ograniczają erozję wietrzną gleby, zagrażającą zwłaszcza w długich okresach suszy. Spowalniając spływ powierzchniowy wody, ograniczają erozję wodną stoków oraz zwiększają retencję wodną. W krajobrazie rolniczym pełnią funkcję wysp środowiskowych, będących miejscem bytowania wielu gatunków zwierząt.